Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną modyfikację do GTA 5, a będzie to symulator samochodów ciężarowych. Tak więc myślę, że dosyć ciekawa sprawa. Mi się osobiście ta modyfikacja bardzo podoba, więc stwierdziłem, że ją wam na swoim kanale zaprezentuję. Ogólnie wystarczy wgrać praktycznie dwa pliki, dwa czy trzy pliki do folderu z grą, tak więc nie jest to żadna filozofia. Linka gdzieś tam macie do tego moda w opisie, tak więc myślę, że sobie z tym poradzicie. A tymczasem bierzemy tutaj samochód ciężarowy i pojedziemy do naszej bazy, w której to właśnie będziemy mieli jakieś misje możliwe do rozegrania. Przy okazji będziemy też mogli sobie sporo zarobić, więc myślę, że warto tutaj troszeczkę się pobawić w tej grze i móc sobie zarobić na jakieś tam hotele, na jakieś różne knajpy, które tam można po ukończeniu gry sobie pokupować, a wiecie, że dosyć to naprawdę wymaga od nas dużego budżetu, więc myślę, że taka właśnie forma zarabiania sobie w misjach jest jak najbardziej ok. Tak więc dobra, lecimy sobie do bazy i zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda tutaj. No dobra, pierwsze co to oczywiście możemy sobie wybrać różne samochody ciężarowe, które wcześniej sobie oczywiście kupiłem. Tak więc okej, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz to oczywiście wybór różnych misji. Na chwilę obecną są dwie misje, ale zakładam, że wraz z postępem, jeśli wykonamy te, które tutaj aktualnie były, wcześniej widzieliście dwie, jak wykonamy sobie, to zakładam, że pojawią nam się kolejne, które będziemy sobie mogli wykonać. Tego co widziałem tam w plikach właśnie, które pobieramy tutaj do gry, żeby można było sobie tą grę zmodyfikować, to jest tam około 20 misji. Dodatkowo też powiem wam, że ta modyfikacja umożliwia nam tworzenie sobie samemu jakichś kolejnych misji, więc myślę, że tutaj zabawa naprawdę może być bardzo fajna. Oczywiście misje są po angielsku. No tak się nic nie trzeba tutaj rozumieć, bo na dobrą sprawę jedziemy po naczepę, a bierzemy naczepę, zawozimy do jakiejś firmy i tak to wygląda mniej więcej. Też jak to jest, możecie sobie zauważyć, mamy informację o tym, jaki poziom jest zniżej naszego tutaj ciągnika siodłowego. Tak więc pod tym względem też są takie misje, które właśnie mają tutaj. Mamy oczywiście w misji takie informacje, czy mamy jakieś limity, nie wiem, czasowe, czy też mamy jakieś limity, nie wiem, jeśli chodzi o uszkodzenia. A więc na to trzeba zwracać uwagę, jak wygląda dany kontrakt, który podpisujemy z daną firmą. Tak więc tutaj to jest, myślę, tutaj naprawdę warte sobie wcześniej przejrzenia, ponieważ, no mówię, akurat ta misja nie ma jakichś limitów specjalnych, natomiast są takie misje, gdzie musimy zmieścić w danym czasie, dojechać na daną godzinę, czy też właśnie tutaj uważać i nie zniszczyć tej ciężarówki, jechać jak najpłynniej. Chociaż wydaje mi się, że jak będziemy, im bardziej będziemy chcieli tutaj symulować tutaj, aj, czekajcie, muszę tutaj wyhamować sobie. Mam radę, ale tutaj kurde, powiem wam, że droga hamowania taką ciężarówką jest znacznie dłuższa, aż się nie spodziewałem, kurczę, zahamowałem dosyć wcześnie, a mimo wszystko uderzyłem w samochód, chociaż nie zaliczyło mi to jako uszkodzenia, więc jest ok. Więc dobra, idziemy sobie po naczepę i zaraz wam jeszcze poopowiadam o kilku rzeczach. Ten wskaźnik prędkości, który widzicie, to jest osobna modyfikacja, może o tym kiedyś wam zrobię odcinek, ponieważ są takie fajne rzeczy jak właśnie tutaj prędkościomierze do zainstalowania jakieś tam. Też są takie jest taka modyfikacja, która umożliwia nam tankowanie pojazdu danego, kończy nam się paliwo, mamy wskaźniki, to też jest mega fajna sprawa, jeśli chodzi o modyfikacje, ale no mówię, nie jestem też wszystkiego wam w stanie pokazywać, będę starał się jak najmniej z tych modyfikacji pokazywać, natomiast też, no mówię, nie mam tyle czasu, żeby móc też pokazywać wam wszystkie mody, jakie do GTA się pojawiają tutaj, bo moderzy mają tyle różnych pomysłów, że naprawdę więcej ich tutaj powstaje, niż ja byłbym w stanie tutaj w ogóle je nagrać, tak więc pod tym względem no musimy tego świadomość, tak? Dobra, mamy tutaj, jak widzicie, już no oczywiście utrudnione. Musimy wjechać tam tyłem, ponieważ naczepa też jest tak dziwnie ustawiona, że jednak chyba innej opcji tutaj nie ma, jak właśnie wjazd w ten sposób i zabrania jej. Dobra, no widzicie, ona się automatycznie tutaj nam podczepia, tak więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Bierzemy ją i spadamy, chociaż trzeba tutaj uważać, żeby nie przyrżnąć w coś. Co wydaje mi się, dam radę, dobra, wiecie co, pojedziemy sobie tutaj po tej trawie, bo jeszcze bym gdzieś tam przyrżnął i byłyby większe uszkodzenia niż tutaj jadąc tym trawnikiem. Chociaż jak widzicie, żadnych uszkodzeń tutaj nie ma.
Myślę, że to jest fajna sprawa. Podobają mi się właśnie takie modyfikacje, jak nie wiem, symulator policji, symulator z wozu strażackiego, czy też właśnie symulator samochodów ciężarowych, ponieważ świat w GTA 5 jest naprawdę ogromny i jest tutaj naprawdę od groma możliwości, jest ogromny potencjał rozwoju tej gry. No jak nie powstają żadne na chwilę obecną dodatki fabularne, czy też jakieś takie misje poboczne, to oczywiście od tego są też moderzy, którzy naprawdę potrafią umilić graczom czas, ponieważ tutaj jak mamy gdzieś tam około chyba, nie wiem, no strzelam, 20 misji, może 10, 15, 20 misji jest tutaj gotowych. Pewnie w kolejnych update'ach, bo jak wiecie, też różne modyfikacje mają różne update'y, później usprawniane są i tak dalej, tak więc pod tym względem być może pojawią się potem kolejne misje, ale mimo wszystko, jeśli 20 misji to będzie dla Was za mało, to każdy, w każdej chwili może sobie te, macie tam taki edytor, możecie sobie tam wszystko wpisać, nawet też możecie sobie tą modyfikację spokojnie spolszczyć, są tam pliki, które można bez problemu edytować w notatniku, tak więc to nie jest naprawdę problem żaden. Tak jak Wam mówiłem, te misje, te kontrakty są po angielsku, natomiast to jest to tak tyle banalne, że języka w ogóle nie trzeba znać, aby wiedzieć, co trzeba zrobić. Zazwyczaj właśnie idziemy z punktu A do punktu B, no i tam najważniejsze są takie elementy właśnie, czy mamy wyjść w danym czasie, czy też mamy jechać bez uszkodzeń i tak dalej, i tak dalej. Tak więc pod tym względem naprawdę, mimo że jest po angielsku, nie ma najmniejszych problemów z językiem, nie trzeba w ogóle go znać, natomiast można sobie spokojnie to wszystko spolszczyć. Mówię, wystarczy otworzyć pliki konfiguracyjne, tam zmienić tekst z angielskiego na polski, i wszystko wtedy jest tutaj już spolszone. Tak jak Wam mówię, też można tworzyć misje. Może ktoś z Was będzie tworzył jakieś misje, więc może mi potem podesłać na maila w opisie. Ja udostępnię też pod tym filmikiem właśnie te misje, aby też ktoś mógł sobie pojechać po polsku jakieś inne, zupełnie rozbudowane, może bardziej misje, dłuższe jakieś. No mówię, na chwilę obecną ogrywam dopiero drugą misję, więc nie wiem, jak to do końca jest z wszystkim, czy są misje dłuższe, ale zakładam, że im będzie dalej w las, tym tego będzie tutaj więcej, będą dłuższe dystanse, które będą nas dzieliły z punktu A do punktu B i będzie to wszystko tutaj tak robione właśnie, aby było z misji na misję trudniej i dłużej i ciekawiej też jednocześnie. Mam taką nadzieję. Tutaj dosyć blisko, z tego co wiem, jest do tej stacji, do której musimy dotrzeć, tak więc to nie będzie problemem. No i też mówię, to jest też fajne urozmaicenie, bo wiecie, wiem, że jest wiele osób, które na dobrą sprawę w ogóle nie cheatuje, nie wgrywa sobie tam kasy do singla i to jest właśnie fajna sprawa dla tych osób, że po pierwsze będziemy mieli dłuższy gameplay, dłuższą rozgrywkę, no dodatkowo też legalnie zdobędziemy sobie dodatkowe fundusze na, nie wiem, na jakieś bronie, na jakieś samochody, na modyfikacje samochodów, czy też inne różne rzeczy, które nam będą potrzebne. Na to UFO nie zwracajcie uwagi, to też jest mod, to Wam w jakimś kolejnym odcinku może pokażę, jeśli będziecie chcieli. To też jest dosyć fajna, ciekawa modyfikacja, którą chciałem Wam na kanale zaprezentować. Teraz pojawiła się przypadkowo, ale dobra, jesteśmy już na miejscu, w firmie, na której mieliśmy towar dowieźć. I teraz jedyne, co musimy zrobić, to po prostu zaparkować w to miejsce, tą kropkę. No i jak widzicie, dajemy 8000 dolarów i możemy tą teraz kasę sobie oczywiście wykorzystać. Polecam Wam go jak najbardziej, on jest darmowy, macie linka do pobrania w opisie. Dajcie znać, co Wy o tej modyfikacji myślicie, jak Wam się podoba, oraz jeśli tworzycie jakieś misje, to dajcie koniecznie znać, wyślijcie mi maila, postaram się tam dodać właśnie jakiś hostingu w opisie właśnie te dodatkowe misje, aby też jeszcze dodatkowo wielu z Was mogło sobie pograć, rozegrać wiele misji dodatkowych bez konieczności ich tworzenia. No być może ktoś ma tyle czasu, aby tworzyć jakieś misje i myślę, że warto będzie je tutaj gdzieś tam w opisie dodać. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!